No dzień dobry, ja jestem Chris, a to jest mój kanał i przyszła pora na tutorial. Tam jest mój pies. Guczysław. Let's go! A na koniec odcinka? Niespodzianka. Dzisiaj zrobimy sobie tutorial na ten przepiękny turban, który widzicie tutaj. I zapytacie pewnie po co? Nie, czemu? Czemu? Musiałem wyciszyć drugi telefon, także lecimy. Zapytacie czemu? Strasznie zimno, masz może czapkę? Nie mam. Mam mój turban. Wow, świetne włosy, czym kręciłaś? Turbanem od Chrisa. Nie gadaj! Wyglądasz pięknie, jak księżniczka. Jak ty to zrobiłaś? To nie ja, to mój turban. Ręcznik, którego będę używał, to jest taki, wiecie, standardowy 70×1,40 m, więc chyba takie większość ręczników ma wymiary. Krok pierwszy. To musicie sobie zarzucić pelerynę. Oj, pelerynę, ręcznik! Musicie sobie zarzucić ręcznik na plecki, tak wiecie, jak pelerynkę, jak ministrant do mszy. Drugi koniec, ten dolny, zarzucacie sobie na głowę. Powstaje wam taka Maryjka, taka zakonnica. Ministranta prosto do zakonnicy. Musicie sobie tu go wyrównać, żeby te dwa końce były mniej więcej równe. Bo wam inaczej wyjdzie, wiecie, krzywo, nierówno, brzydki. A tego nie chcę. Bierzecie sobie w dwie garści, łapiecie tu pod uszami i zaczynacie rolować baty. Nic innego, tylko rolowanie bata. Kręcicie je dosyć ciasno, żeby były, wiecie, ładniejsze. Im grubsze, tym lepsze. If you know what I mean. Żartowałem. Jak już macie tak urolowane dwa, takie warkocze, przypomina mi to kogoś z bajki, ale nie wiem, możecie dać znać kogo, nie mam pojęcia, ale była jakaś taka dziewczynka z takimi warkoczami rudymi, chyba grubymi. Bierzecie sobie, przytrzymujecie jeden, zakładacie mu takiego Nelsona, drugi bierzecie w garść i zabijacie pierwsze kółeczko, a końcówkę wkładacie pod skut. Drugi możecie sobie puścić na chwilę, to nic nie przeszkadza, ale tu zobaczcie, ten już jest dobrze uformowany, jest na swoim miejscu, jest w gotowości. Tutaj bierzemy drugi, poprawiamy rolowanie. Kręcicie drugie kółeczko i znowu wkładacie pod spód. I tym sposobem macie turban gotowy. Tu sobie wkładacie jeszcze, robicie taką zakładeczkę, żeby było ładniej, żeby nie nachodziło na czoło. I proszę bardzo, możecie iść i błyszczeć. Ale, żeby nie było tak łatwo, zaraz mi napiszecie, że w długich włosach się nie da. Da się. I zaraz wam pokażę, założę perukę i zroluję baty jeszcze raz. Rozczesać trzeba pięknie włoski. Co? Kto to? To tylko ja! Turbanem na peruce, żeby wam pokazać, że da się też to zrobić na długich włosach. Dajmy sobie pelerynę, zakonnicę. Wiecie co? Zacznijcie od tego, że przedzielicie najpierw włosy na pół, a później założycie ręcznik. Będzie łatwiej. Chodź tatu kudły. Pierwsze kudły wsadzacie sobie do środka ręcznika. Rolujecie go w takiego, wiecie, hot doga. Zamykacie. I drugie to samo. O Jezu, już nierówno podzieliłem te włosy. Czuję, że tu mam taką straszną kupę, a tu malutko. O nie, ręcznik mam nierówno. Jeszcze raz. Skopałem pierwsze podejście, teraz sobie już rozdzieliłem włosy na pół. Będzie mi łatwiej. No i nie sprawdziłem, czy są równe połowy. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jak nie... Jeszcze popatrzę. O, teraz chyba wyjdzie git. Teraz będzie chyba git. Tadam. Da się? Da się. Tylko trzeba chcieć. A można pięknie wyglądać. Włosy mi wlazły. Robiłem ten turban też z kotem, więc to były takie gigantyczne rogi. Ale da się, więc próbujcie. Mi za pierwszym razem nie wyszło. Próbowałem przed lustrem kilka razy, zanim pierwszy raz nie wyszło. A później to już wiecie, tyk, 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 tyk. I miałem gotowy turban. Niespodzianka na koniec, czyli robimy turban dla mojego pieseła. Tym razem położymy sobie ręcznik na kocu. Zakładamy jedną zakładkę mniej więcej do 1/3 i drugą zakładkę. I wykręcacie w takie... rogi, to takie baranie rogi, także rolujecie sobie tutaj mniej więcej do połowy. Macie takie coś i tutaj sobie nakładacie główkę, także Gucci, chodź na chwilę. Patrz tu, dobry piesek, siad. Siadaj, będziesz gwiazdą. Zostań. Pięknie! Ale ha!
No i mamy! To jest mój zdolny pies, sam to zrobił. Dzięki kochani za oglądanie, dajcie znać w komentarzu, który z tych trzech turbanów chcecie zobaczyć w następnym odcinku. I oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama i TikToka. Trzymajcie się, pa!